Dobrze. Cześć. Cześć. Tomasz. Sebastian. I dzisiaj witamy Was z Tatr. Tak. A konkretnie wchodzimy na Wielki Kopieniec. Tak. Z zielonym szlakiem. Są dwa zielone. A, mapkę musimy tak pokazać. Tak. To właśnie tak jak idziemy, w ten sposób. No i co? Pogoda? Nie wiem, czy widzicie. No, w sam raz na tak wymagający szlak, jak zaplanowaliśmy. Tak jest. Troszeczkę zmokliśmy już. A na szlaku jesteśmy ile? 15-20 minut? No dłużej, bo jeszcze musieliśmy znaleźć... Uciekam. Wejście do szlaku. Nie, no. Czy tam wejście na szlak. Ach. A chwilę nam to zajęło, bo jak byliśmy w Zakopanem, to było jeszcze ciemno. Troszkę ciemno. No więc chwilkę potrzebowaliśmy, żeby się zorientować, gdzie my w ogóle jesteśmy. Także taka rada, że jak jest 15 minut do tego, jak się zrobi widno, to lepiej nie szukać szlaku, bo tak się go nie znajdzie. No chyba, że się wie, gdzie dokładnie wchodzi. No wie się, też się może nie sprawdzić. No dobra. Do rzeczy. To może opowiemy, jakie mamy plany w ogóle na dzisiaj, o co chodzi. Tak, troszeczkę żartowaliśmy, że tylko na Kopieniec pójdziemy. Tak, jakby Kopieniec to jest tylko przystanek na dzisiejszej wycieczce, bo plan jest taki, żeby dojść do schroniska. Poczekaj, po kolei. Czyli tak, najpierw idziemy na Wielki Kopieniec, stamtąd schodzimy, jeszcze kawałek zielonym szlakiem dochodzimy do Czerwonego, dobrze mówię? No tak, z pamięci to nie wiem. I szlakiem, opcją trawką generalnie w stronę Wodogrzmotów, tak? Będziemy się kierować. Dobrze mówiłem, czerwonym szlakiem? Aż tak daleko? Czy pomyliłem kolory? No, mniej więcej, no tam plus minus. I stamtąd Doliną Roztoki, tak? Dokładnie. Czyli, jak możecie się domyślać, do Doliny Pięciu Stawów. No, jak wszystko się uda tak, jakbyśmy chcieli, to tam zamierzamy nocować, bo jutro, później Wam powiemy, co jutro. No dobra. Jutro będzie padać i nic nie pójdzie. Może tak być, a jak nie, to niespodzianka, to Wam jutro powiemy, co jak. To co? Do zobaczenia gdzieś tam po drodze. No i przede wszystkim na Wielkim Kopieńcu, chociaż podobnież widoki są stamtąd piękne. To raczej Wam... Chyba nie dziś. Może Wam pokażemy piękne chmury i deszcz. No, i mrok w Tatrach. Powoli zbliżamy się do wejścia na Wielki Kopieniec, bo on już jest tutaj niedaleko. Nie wiem, czy to będzie widać. Pokaż Sebastianie, gdzie on jest. To podobno to tamten. To ta górka, tak. po naszej lewej stronie na teraz. No, więc... Z mapą zgadzało, tak? Bo trzeba ją obejść i od drugiej strony wchodzić. Tak, tak, tak. Tak to wygląda. Może, więc wszystko... może to już on. Wszystko wskazuje na to, że to jest ta góra. Chyba, że się mylimy, to sprostujemy zaraz. Co ty, będziemy szli w zaparte. A tu słońce zacznie świecić. Nie, tak, tak, to ta górka. No, ale do rzeczy, bo jesteśmy Wam winni parę słów odnośnie tego szlaku. Jak to wygląda? Skala trudności. Jak go ocenimy? Znaczy, no, wózkiem z dzieckiem bym nie jechał, ale... Na początku można nawet, nie? Bo tam jest taka ale to droga, bardziej tak ten żółty, jak się tam rozdzielały. Ten w stronę Nosala bardziej. No, to tak, pewnie. Chociaż tam dalej nie pamiętam, jak jest to. Też nie pamiętam, ale tam musimy tak... sobie obejrzeć na filmie. No, no. W każdym razie tutaj już takie kamyki pod stopami, więc raczej na kółkach ciężko. Aczkolwiek na piechotę dość duży komfort, nie? Chodzenia, więc... By nie ma żadnego problemu.
wbitki jakieś? Niespecjalnie, no, też dobra. Troszeczkę pod górkę. No sama przyjemność, spacerek. Gdyby nie padało... I kamienie nie były mokre i śliskie, to pewnie. Dobrze, i co tam jeszcze? A, odnośnie naszych plecaczków. No znowu wyglądają okrutnie, ale uwierzcie, nam naprawdę są lżejsze. No, wyglądają, znaczy są pełne. Ale dlatego, nie... że nie układaliśmy za dobrze. Tak, nie to. To jest fajne w dużych plecakach, naprawdę. Nie przerażajcie się, po prostu wrzucasz, nie musisz nic układać, pakujesz się na szybko. Samo się, trochę ciężko znaleźć wtedy, ale... No, Wrzuca się komfortowo do środka. Inaczej, jak wiesz, gdzie wrzucasz, to tak samo ciężko znaleźć. Oj, zgubiłem mikrofon, poczekajcie. Potrzymaj no tego dziada. Dobrze. Także no, widać jaki wielki plecak. Ale są lżejsze niż ostatnio mieliśmy. Tak, zdecydowanie. Wyrzuciliśmy dużo niepotrzebnych rzeczy, znaczy generalnie wszystkie niepotrzebne rzeczy i pewnie kilka, co by się na pewno przydało, ale to zobaczymy. Może się nie przydadzą. Zobaczymy w trakcie. Małe ryzyko. Zobaczymy, czy się opłaci. Nie wiemy, czy to ta skałka, bo nie podpisany jest, ale to, no jak mówicie, to no. Już jest, czy nie? Po panoramie też ciężko stwierdzić, bo jak widzicie, mamy podobne ujęcia z gęsiej szyi. Tak. Też takie piękne widoki jak tutaj. No, tyle tylko, że tu bardziej bezpiecznie, bo śniegu nie było. Tak, to prawda. No i nie ma gdzie spać aż tak bardzo, no nie? Tak, no, chociaż tu ta końcówka szlaku to tak... Króciutko, ale tak po tatrzańsku, nie? No, dokładnie. Pod górkę. Także... A teraz jest z górki, więc chyba jesteśmy na górce. Nie będziemy się rozwodzić. Wybaczcie, ale... Wypijemy sobie po łyku kawy i lecimy dalej, bo trochę chłodno się zrobiło. Tomku, ja to żółte to już widziałem. My się kręcimy w kółko. Mieliśmy do tego miejsca 100 metrów. I weszliśmy na górę, z której nic nie widać. No i teraz schodzimy. No byśmy się nie skontuzjowali, bo tu trochę ślisko. Zdenerwowaliśmy się. W tę stronę. Tam za górką, pokaż Tomku. Tam za górką są te chatki, co je już widzieliśmy dawno temu. I w tę stronę jest szlak tam. A z tamtej strony, Tomku? Nie było. Jednokierunkowy szlak przez łąkę. No przesadzają. No dobra. A my idziemy? Właśnie. W stronę toporowej cyrli. Chyba tak. Korzystając z okazji, że weszliśmy
na Czarny Szlak, czyli prawdopodobnie to jest droga z Brzezin do Murowańca. Być może. Trochę chciałem wam poopowiadać o tym fragmencie szlaku, który jest za nami. Przed Znajdźkiem. Widzieliście go przed chwilą albo teraz widzicie. No. To, co chciałem wam powiedzieć, nie wiem, może przez to, że ta ścieżka jest taka wąska i jesteście bardzo blisko tej tatrzańskiej flory, to takie dość mocne uderzenie ilości tych roślin, ilości zieleni, mchów, traw, jakichś innych różnych roślin, na których się zupełnie nie znamy. Powiedzmy jeszcze, kiedy my tu jesteśmy? Jest połowa września prawie. No, bo pierwsza połowa. No, także można powiedzieć, że już powoli są kolory te. Tak. Jesienne, także naprawdę, słuchajcie, no wrażenie szlaku jest naprawdę super, mimo że pogoda jest taka sobie, jest trochę ponuro i jak widzicie cały czas pada, to bardzo, bardzo przyjemnie tam się szło po tym szlaku, właśnie chyba ze względu na tą bliskość natury. Sebastian się krzywi, bo... Nie, mnie to najbardziej ta bliskość deszczu, ale mnie tak przytulił ten deszcz, tak po całości, już nie będę opisywał, bo... No, ale już jesteśmy, no, przemoknięci, nie? Mimo tego, że mamy na sobie coś tam przeciwdeszczowego, no to... No nie na taką wodę, no idziemy cały czas w tej chmurce. I jesteśmy otoczeni wilgocią. Jesteśmy w schronisku. Domyślacie się, w którym? No, niestety nie w tym tonem. Chcielibyśmy być. Jeszcze. Jesteśmy w Roztoce. Czyli, jakby nie mówić, jednym z naszych ulubionych miejsc w ogóle w górach. Także dostaliśmy ciepły papuch. Proszę, jak zawsze. Ciepłe piciu. Już jest troszeczkę inaczej. Tak. No, także ruszamy. Nie, za chwileczkę dalej. Ale czemu my tu w ogóle jesteśmy? To było po drodze? No, prawie. Ale byliśmy blisko, to żal było nie wejść tak naprawdę. Z tych powodów, o których już wiecie? No, to jest... Jechaliśmy całą noc, żeby być w Tatrach, więc trochę nie spaliśmy. Zacznijmy od początku. My jesteśmy od 6 rano na nogach, ale... To ja o tej 6, wczorajszej. Trochę obowiązków i w nocy w samochód i przyjechaliśmy do Zakopanego. No i dalej już wiecie, co się działo. Tak. A warunki jakie są, takie są, widzieliście. No. Generalnie cały czas szliśmy w deszczu.
Przemokliśmy całkowicie. Całkowicie. Mokre mamy wszystko. Dosłownie. No więc musieliśmy się troszeczkę ogrzać. Także to drugi powód, dlaczego tutaj jesteśmy. I trzeci powód, zjeść coś w ciepłym pomieszczeniu. No generalnie po drodze mieliście też nie było gdzie zjeść. No nie bardzo, nie bardzo. A jedzenie w biegu, jeszcze w chłodzie. No to. A usiąść to w ogóle nie było szans. Nie. Tak. Jak się człowiek ruszał, to było ciepło, ale jak się zatrzymał na chwilę, to nie. No, także tak, taki raport, tak to u nas wygląda. No, więc ta wycieczka spacerowa dzisiejsza wcale nie jest taka prosta. Jak tak, zrobiło się z tego mała wyprawa, my już nigdzie nie wchodzimy. Ale jest przygoda. To jest godzina około 13, tak? Już mówię, dokładnie jest. 12.45. Godzinkę posiedzieliśmy. No, ale było nam to potrzebne. Tak, było nam to potrzebne. Bo nie wiemy, jak to się potoczy i idziemy. No może nie uprzedzajmy faktów. Moi drodzy, przed Wami przykład nowoczesnej turystycznej sztuki. Podzielicie się z nami w komentarzach, co myślicie o takich pomysłach? No. Czy trafia do Was taki rodzaj sztuki? Czy nie? Czy wręcz przeciwnie? No, czekamy. A może wiecie, do czego służą te bałwanki? Może mają jakiś swój ukryty cel, a my nie wiemy. Jak wiecie, to nam powiedzcie. Fajnie. Tak? Bardzo fajny kadr. Tak jest. Tak. Dobrze. O, dobra. Słuchajcie. O. Dobry wieczór. Właściwie to dobry wieczór, bo już jest godzina 19. Troszkę was zaniedbaliśmy, bo jesteśmy tutaj od 15? Ale musieliśmy się wykąpać, najeść, ogarnąć łóżka, przepakować i masę innych mniej lub bardziej niepotrzebnych rzeczy zrobić. No i teraz jesteśmy.
Nawet kompociku nie wypiliśmy do prawa. No właśnie. Przy was pijemy. No i musimy podsumować dzisiejszy dzień. Wam szybciutko powiedzieć, co tam nam się dzisiaj udało, albo nie. Zrobiliśmy wszystko, ale to wszystko, co zaplanowaliśmy na dzisiaj. I to jest nasz sukces, można powiedzieć. Tak, i to jest sukces i dlatego pozwoliliśmy sobie go lekko celebrować, Sebastianie. Także za sukces dzisiejszy. Odnośnie warunków pogodowych, jakie dzisiaj spotkaliśmy, no to widzieliście wszystko. I tu nie było tego sukcesu akurat. Tak, ogólnie deszcz aż tak bardzo w górę nam nie przeszkadza, ale taka pogoda jak dzisiaj, cały dzień w takiej chmurze, w takim siąpającym deszczyku, który przemógł nas do suchej nitki. No nie było suchej. Nie, to nie było nic przyjemnego. Cały czas jak byliśmy na szlaku, nawet na chwilę nie przestało padać. Jak byliśmy w Roztoce, nie, na zupie, to wtedy przestało. No ale i tak byliśmy w środku, więc... Jak szliśmy do Roztoki, to przestało, ale jak już wracaliśmy, to... To z powrotem. Trochę nas telepie, bo jesteśmy cienko ubrani, więc... No bo wszystko się suszy, tak? Odnośnie dzisiejszego szlaku, co wam powiemy? Ten szlak był przy okazji, tak? Bo przede wszystkim chcieliśmy się dostać tutaj. Stamtąd. Czyli do Piątki i dokładnie stamtąd, czyli z Jaszczurówki. Dlatego, że my, jeżeli wszystko się powiedzie, to pojutrze chcemy no w tamtą stronę schodzić i żebyśmy nie mieli aż tak długiego szlaku. I żebyśmy byli niezależni od komunikacji. Dokładnie. Tak. Bo nie wiemy, nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Nie wiemy, o której godzinie zejdziemy i po prostu chcemy mieć... Tak, żebyśmy do samochodu dotarli po prostu o własnych siłach. Tak. Ale czy warto było go przejść? W taką pogodę. Nie mogę nagrywać. Wybaczcie.